Wrocławie, zresztą nowo wybudowany. Myślę, że super, super działa. Generalnie mam wrażenie, że bardzo fajnie zostało wykorzystane ta przestrzeń, że obiekt jest taki, powiedzmy, podłużny, jest dużo prostych, przez co jest bardzo dużo prędkości na torze, jest dużo ciekawych skoków, mamy tutaj potrójną muldę, co się nieczęsto zdarza na torach, także bardzo mi się podoba tor. Staramy się tory wykonywać jak najlepiej, więc no jest wszystko tak, jak być powinno. Jest dobrze rozłożony asfalt, nie ma rys, fajnie jest wykonany shape, nie podbija. Generalnie jest tak, jak być powinno. Fachowcy, którzy się na tym znają, mówią, że to jest jeden z najlepszych torów w Polsce. Także wydaje mi się, że tor wyszedł nam bardzo dobrze. No po tych wszystkich tłumach młodzieży, które już nie mogą się doczekać, korzystają licznie popołudniami z tego toru, świadczy to o tym, że ten tor jak najbardziej był potrzebny. Zresztą taka moda zapanowała na sporty rowerowe. Cieszę się, że w tą modę możemy się wpisać, możemy aktywnie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że ten tor będzie bardzo mocno użytkowany. Proszę spojrzeć, jak pięknie to jest wszystko zrobione i będzie służyło mieszkańcom, ale przede wszystkim dzieciom, które uwielbiają jeździć rowerami. W ogóle w tej chwili to, co się dzieje w mieście i gminie Szklotawa, to się dzieje tak dosyć, można powiedzieć, dobrze, profesjonalnie, wszystko przemyślane i dla społeczeństwa. A tor jest naprawdę na wysokim poziomie. Myślę, że jeden z lepszych w okolicy. Mógłby się porównywać do większych miast w Polsce. Tak to znaczy się mogę, że w Krakowie nie ma takiego toru na przykład. Jest dużo lepszy po prostu. Strasznie dużo dzieci teraz jeździ na rowerach i nie mają po prostu gdzie jeździć. A taki tor naprawdę się im przyda. Wolny czas po szkole mogą spędzać i poziom sportowy. Na pewno sport pójdzie teraz mocno w górę. Naszych torów Veloprojekt będzie z 60-70 torów w Polsce. Aczkolwiek to jest jeden z tych większych torów. 200-metrowy tor naprawdę bardzo duży. No ja tutaj przyjechałem z Nowej Soli, trenuję w naszym klubie i przyjechałem na otwarcie. Też mamy tor, nawet dwa. No i ten też jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba, jest szybki.